Teraz polski zespół. Gra. Widzowie, proszę, dajcie znać jakiś dźwięk, dobra? Dajcie znać, czy dźwięk jest w porządku, czy dobrze słuchać. Zespół polski ma w składzie jednego gracza z Ukrainy. Jest to... Tak, czyli jednak jest tutaj z Ukrainy jeden. Jest Mentus na lajcie, jest Super Conqueror i mamy 5 radzieckich czołgów ciężkich. Zespół chiński postawił na 4 radzieckie czołgi. Poza tym jest jeszcze piątka, 2 CS-y. Multi, daj dźwięk z bitwy w tle. No właśnie o to pytam, czy jest dźwięk z bitwy dobrze, czy nie jest za cicho, za głośno. Właśnie o to zapytałem. I moi drodzy, początek bitwy, zobaczcie, że zespół tutaj chiński decyduje się na podzielenie sił. Jako atakująca drużyna Chińczycy atakują linią A i linią D w kierunku baz numer 2. A my tam tylko jeden czołg, jest to Mineiros. No. Mineiros jest w moim zdaniem w tarapatach, jest bardzo, bardzo słabo tutaj. Ucieka. Polski gracz moim zdaniem nie da rady za daleko uciec. Jest na gąsienicy permanentnej. No i moi drodzy, teraz chyba padnie. Jest na ogrysku. Jeden strzał znów się odbił niestety. I tracimy. Tracimy, widzowie. Pierwszy czołg. Bardzo zły początek dla polskiej ekipy. Oj, no to naprawdę było słabe. Jopa Grandes, dziękuję za 11 miesięcy. Hejo, hejo. Bardzo słaby początek. Chińczycy mają presję kapa. 22 sekundy do startu. Muszą Polacy działać. Chińczycy na szczęście zjeżdżają z kapa. Czyli nie będzie presji. Plus naszego zespołu jest taki, że próbujemy ich zamknąć. Niestety tracimy drugi czołg, teraz Konrad poległ. Co się dzieje z Hit and Run? Nie mam pojęcia. Grają jak nie powiem kto, bo to by było niemiłe, ale co tu się dzieje? Co tu się kurka wodna dzieje? Bardzo słaby początek dla polskiej ekipy. Chyba są jeszcze nieskoncentrowani. Ale też grają w innym składzie, no bo mówię, gra gościu z Ukrainy na lajcie. Teraz wyjazd chińskich graczy, no i to chyba będzie pogrom dla Marcela. Marcel wyparował bardzo szybko, kolejny jest Never, on również tutaj jest w tarapatach, dostaje z kilku stron. No i moi drodzy, dał jeszcze ostatni strzał, chyba pożegnany, wyparował. No, Polacy przegrają tą bitwę prawie na pewno. Piotr jest sam na trzech, co próbuje zrobić, to strzelać w ping fana, sfokusować jakiś pojazd, który jest obity, ale to już jest po prostu GG. Tutaj, no, nasi się nie popisali. To była nasza bardzo, bardzo słaba runda. Ostatnie dwa czołgi. Kapitan Monster. Kapitan, który jest punktowany. Nightlight, który tam na obrzeżach dalej jeździ. Ten light to jest moim zdaniem problem. Widzicie tego lighta? On całą bitwę jest poza bitwą. To jest przyczyna porażki moim zdaniem. Nie wykorzystaliśmy atutu lighta na początku. A pod koniec to w ogóle on nic nie robił, nie walczył. Teraz dopiero przyjechał, za późno. To jest błąd, widzowie. Light, testo, no niestety. No i cóż. Pierwsza runda przegrana. Tak jest, Polacy zaczynają od porażki. No, teraz dopiero ruszają zespół Hit and Run na szaro, chiński zespół na niebiesko. No i tutaj, patrząc po czołgach, jest duża różnica. Zobaczcie, że nie wzięliśmy już konia. Mamy same czołgi wytrzymałe, ciężkie, bardzo dobrze pancerzone, jak G7, Lewandowski. I mamy do tego dwa medy, bardzo mobilne, Batchat i CS, także... Jest tutaj fajnie. W zespole chińskim, no,
Jest nawet magazynek podwójny faucet, także zupełnie inne podejście. Zupełnie inny plan, inna taktyka. Jak na razie polski zespół bardzo ładnie zajmuje południe mapy. Jedzie w kierunku linika. Chińczycy próbują odbić środek. Tutaj Baczat Mineiros musi uciekać, ponieważ łatwo może zaraz spaść z rowerka. Dobra ucieczka w ostatniej chwili już, bo ten VZ prawie go złapał. Dzięki Vegetto, witamy. I tutaj zobaczmy Piotr. Piotr widzi dwa czołgi, daje ważną pechę na dojeździe w CSA, ale potrzebuje wsparcia. Wsparcie na przykład od Monstera. Czy jakieś tutaj strzały będą oddawane? No na razie wyjazd chyba będzie robiony na tego 277. Dostał raz, ma uszkodzone gąsienice. Naprawił je, ale zużył zestaw naprawczy. Marcel taranuje tego 277 i... Monster, on tutaj mocno oberwał. Na szczęście zdążył teraz dobić tego gracza w 277, więc Polacy mają przewagę jednego czołgu. Teraz fokusowane są VZ-y. Nie dziwne, ich magazynek jest bardzo niebezpieczny. Luju. Luju bardzo mocno obrywa. Luju na dwa strzały. Z prawej jeszcze jest I7. Polacy muszą teraz szybko zdjąć tą VZ-ę. Ona tutaj chyba zdąży przeładować. No. Wystrzelała się jednak. Ale to co, ona ma działo, które nie ma magazynka? O co chodzi? To jest dobre pytanie. Bardzo źle wygląda sytuacja Mentusa. Zobaczcie, ukraiński gracz ma uszkodzone działo, magazyn i kierowcę. On tym Lewandowskim dużo tutaj nie zrobi. Jeszcze maksymalnie jeden strzał. Nasza przewaga troszeczkę została utracona. A pamiętajcie, że atakujemy, więc nasza przewaga jest potrzebna. Starcie ISA-7 z Lewandowskim. Niestety polski gracz... Przepraszam, ukraiński gracz tutaj w tej sytuacji nic nie strzelił. Walka na linika będzie wygrana przez nas. Mamy przewagę liczebną. No Mentus padł niestety. I 7 na 2 strzały. Jedna dobra seria i padnie. Dostał. I... No, brakuje pocisku. Monster teraz się popisał i robi trzeciego fraga. Będzie, moi drodzy, wyrównanie. Mówiłem, żeby nie panikować po tej pierwszej porażce. Na spokojnie i udało się. I 7 goni Baczata. Goni, goni. Gdzie raczej specjalnie nie dojedzie tym ISem 7 już. No i tutaj Baczat zrobił robotę. Mamy 1-1. I pierwszy punkt dla Hit and Run. Nie pobierali za to żadnej opłaty, wiesz? Może dlatego nie robią tego już. Lecimy, moi drodzy Polacy! Zobaczcie, ile mausów! 3 mausy! 2 ciężkie radzieckie, 2 CS-y. Zespół chiński, 2 lewandowskie i 7 maus. 277, 2 CS-y, czyli Polska mówi: mausy do przodu, bierzemy mausy. Mausy, mausy, oj, tych mausów dużo. Naprawdę ładnie ich wzięli. Podkreślam, że Polacy zaczynają od ataku. Tak jest, atakujemy. Widać, że tutaj jest robiony pociąg śmierci, pociąg, który ma nas zaprowadzić do zwycięstwa, a przy okazji do zniszczenia czołgów wroga. Napędzany I7 przez 2 CS zapiernicza, tak, że aż się kurza, aż się dymi.
na środku. Oczywiście Mausa, a na południu, na linii K, widzimy pojedynek. Piotr pojedynkuje się z 277 i SM7 Monster. Tutaj może go wesprzeć, zobaczmy. Monstera dał ważny strzał. Pytanie, czy zbierze jakiś strzał? No właśnie, tego nie wiemy. Piotr. Widzimy także walkę w mieście. Marcel ma na plecach dwa CS-y. Już musi uciekać. Ucieczkę Mausem to brzmi absurdalnie, ale tak jest. Piotr, zobaczcie, pewna pecha w 277. No w tej sytuacji na pewno CS-y zjedzą te radzieckie ciężkie. To jest jednak przewaga CS-ów. Marcel! Sam na czterech, Marcel na ogrysku pada teraz. No niestety, straciliśmy tego Mausa bardzo gładko. Black skasowany, Polacy mają tutaj jeden czołg więcej. No i teraz te Mausy, zobaczcie. No one są w tej bitwie takie nieporadne, nie radzą sobie. Jeden Maus padł, drugi obity, trzeci nieaktywny, więc można powiedzieć, że okej, mieliśmy trzy Mausy, ale większość nic nie zrobiła. Na naszych ekranach Monster, który szuka tutaj przystrzału na te ciężkie. Ma teraz bicie na CS, a może go sieknąć szybko, Monster? Daje ważną pechę, a już się wydawało, że nie wejdzie. No w tym momencie na pewno udało nam się już uzyskać sporą przewagę. Chińczycy wjechali w naszą pułapkę prosto pod nasze lufy. To oczywiście skończyło się dla nich ogromnymi stratami. Zobaczcie, CS-a właśnie pada, stracił większość życia. Lewandowski, hejt na 146 HP, też zaraz powinien wyparować. Ostatnie dwa czołgi, ogryski, Lewandowski i CS. CS oczywiście w J7 dostał. Jest na hita i pada. Druga runda nasza. Polacy wychodzą na prowadzenie. Lecimy. Hit and run na szaro mają w składzie CS-a. Poza tym koń, dwa Mausy i 7, dwa Lewandowskie. Zobaczcie, że tutaj nie ma w składzie ukraińskiego gracza. Zszedł na rezerwę. W zespole chińskim na niebiesko mamy dwa baczaty, aż do tego dwa obiekty. 277, dwa Mausy, jednego Iseła. Także tak prezentują się składy. Pojawiło się pytanko na czacie, dlaczego jest wybierany IS-7, a nie WZ-a. WZ-a jak wychyla, to wszystko zbiera. IS-7 jednak dobrze ustawiony, więcej odbija. I jest też szybszy jednak IS, więc szybkościowo, pancerzowo, pod kątem HP, tym wszystkim wygrywa IS-7. Początek bitwy i bardzo szczęśliwe podpalenie. Never Lewandowskim złapał obiekta. 277, Polacy mają już bardzo dużą przewagę. Zobaczcie, teraz baczaty pojechały w ciemno po konia. No i walą tego konia, ale zobaczcie, bardzo dobrze zasłania Monster sojusznika. Teraz Monster dostał w magazyn, musi uważać. No i niestety, to tyle jeśli chodzi o konia. Ale Monster ma świetną szansę złapać baczata. Baczat i Jon
Musi być teraz ostrzegany przez monstera. Monster może mu dać jeszcze jedną pechę. No, widzowie. Monster mierzy. Piękny strzał monstera w baczata z Heka. Tam było widać zmianę amunicji w wykonaniu polskiego gracza. Użył taktycznego Heka i to była świetna decyzja. Brawo. Bardzo dobry ruch. Niestety Piotr jest tutaj do stracenia. No tutaj sam na czterech ciężko, żeby się utrzymał. Never wygląda tutaj już dużo lepiej. On powinien dać radę w starciu z Hisem 7. Jeden strzał i powinno się udać. Kolejny strzał monstera. No i teraz może snajpić jak do kaczek. Mausa aż się proszą wpiernicz. Polacy mają bardzo dużą przewagę. To już jest tylko dobijanie ogrysków. Maus na strzał dobity. Dziękuję, dobranoc, mamy 3-1. No to chyba teraz ruszamy. Polacy w składzie. 4 Lewandowskie, 2 MX-y i 7 w zespole chińskim, 2 Minotauro, WZ-a, o którą pytał nasz widz major Martin. No i do tego 4 Lewandowskie. Zobaczcie, że większość to Lewandowskie. Polski czołg zdominował na tej mapie. Dlaczego polski czołg jest brany tak licznie na tej mapie, zapytacie? Już tłumaczę, widzowie. Po pierwsze, wynika to z tego, że na tej mapie jest mała odległość do pokonania. Po drugie, Lewandowski ma mnóstwo życia, ma potężne ciało, no i odbija, więc dlatego jest tak licznie brany na tundrę. Pasuje pod tą mapę. Opłaca się go tutaj po prostu wziąć. Ile jeszcze zwycięstw potrzeba? Gramy do 4, czyli to może być ostatnia runda. Musimy tylko wygrać. Na naszych ekranach Konrad. Szuka przestrzału na te Lewandowskie. Chińczycy na razie skoncentrowani na obronie baz numer 2. Polacy, zobaczcie, są tak ustawieni. Po minimapie możecie to ocenić. Że nie wiedzą jeszcze, gdzie zaatakować. Badają. Chińczycy na razie zdecydowanie bardziej na baz numer 2, a Polacy jeszcze tak analizują, gdzie by tu pojechać. Gdzie by tutaj było najlepiej pocisnąć. Teraz widać już zdecydowanie chcemy atakować bazę numer 2. Mamy ku temu przesłanki, mamy tutaj dużo czołgów, mamy przewagę liczebną. To może się udać. To może być dla nas złoty strzał. Chińczycy przestawiają niestety czołgi na południe. To jest nasz minus. Możemy tutaj mieć niemiłe powitanie. Ale jest wyjazd. Pierwszy jedzie Kubas. Dostał już jeden strzał. Za nim Piotr. Kubas dostaje podpalenie. Kubas bardzo intensywnie teraz oberwał i będzie obrywał dalej.
Na szczęście my jesteśmy jeszcze lepsi i udało nam się już zdjąć Blacka. To jest ta właśnie moc Lewandowskich. Potężne działo. Pink Fan teraz obijany. No i moi drodzy, zdjęty. Cudownie. Dwa czołgi już przewagi są po stronie polskiej drużyny, tylko HP. Z HP już jest gorzej. Buzeta ucieka. Ucieka, świadoma tego, co do niej jedzie. Minotauro robią wylew. Lewandowskim jest trudno przebijać Minotauro, niestety. To jest fakt. Trzeba bardzo ładnie przymierzyć. Na szczęście Never dał w pechę, dał radę. I teraz WZ-a na ogrysku na 500 HP. Pokazuje bok wieży. Teraz strzał jednak w bok, ponieważ się obróciła. Monster mocno wyrwał od Minotauro, ale dał radę jeszcze zrobić jeden strzał. No i zobaczcie, 3-2. Mineiros jest fokusowany. Dał radę strzelić jeszcze tutaj w bok wieży Hejta. No ale chyba już zaraz padnie. Polacy na pewno muszą działać. Pamiętajcie, że my atakujemy. To my musimy tutaj działać z inicjatywą. Lulu. Tak, to właśnie on dostał. Polacy powinni teraz moim zdaniem sfokusować tego Lewandowskiego. Ale nie, jednak Konrad miał tam bicie. Myślałem, że nie da rady strzelić. Pięknie. Już myślałem, że nie da rady. Lewandowski chiński sam na trzech. Ładny taran. 52 życia. No tutaj na spokojnie. Mineiros powinien go zaraz skończyć. Nawet Konrad był szybszy. Mamy 4-1. Polacy wygrywają mecz. I Chińczycy pokazują, że nie są dalej gotowi walczyć z polską potęgą, z polską siłą. Łatwo, łatwo. Nie było to na pewno wymagające starcie. Przejechali się po nich łatwiutko. Polacy przegrali tylko pierwszą rundę, po której widziałem komentarze, że o, słabo. A ja uspokoiłem po niej, że proszę się nie przejmować, to tylko jedna porażka. Byliśmy nieskoncentrowani. Teraz na luzie poszło. 4-1. Łatwizna. Chińczycy nie są w stanie tutaj podjąć takiego wyzwania, żeby walczyć z nami. To jedyne zagrożenie to drużyna amerykańska. Amerykanie są niebezpieczni.